even get some calls. Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z Custom Maps. Tak, wiem, dawno nie było Custom Maps, ale jest. Tak, jakby wielki powrót. Ale dobra, dzisiaj znajdujemy się na mapie oczywiście polskiego twórcy, która się nazywa Parkour. To się nazywa Parkour Zero bodajże, czy jak to się, nie wiem czy to była zero i to jest cyfra zero, więc jak to się czyta. I dobra, witaj na mojej mapie Parkour. Myślę, że ci się o nas podoba. Mapa była robiona około 4 godziny, no to sporo. Dzień. Ok. Od razu tak powiem, możesz się przyczepić. Jeżeli bym miał się do czegoś przyczepiać, to jeżeli to oglądasz autorze, to było, muszę zastosować też taką komendę. Będę się czepiał. Tak? Chyba tak szło. Nie. Bo można taką komendę zastosować. I teraz jak się klika ten, to komenda działa, ale się nie wyświetla na czacie. Tak od razu wiem, że się czepiam i w ogóle, ale jeżeli to oglądasz autorze, to mogłeś taką komendę zastosować. Po prostu zaczęła pisać koment, no i tam tap i on ci pokazuje, po prostu false. Dopisać. I dobra. Każdy poziom da się przejść, nie omijaj poziomów. No dobra. Zasady. Fajnie zrobione. Graj na Game Mode Zero. Dobra, mam. Włącz pokojowy. Na mapie są stawione. Ok, mniej niż bloków. Powodzenia. Dobra. Fajnie zrobione z tymi napisami. Peaceful Bam. Twórca. Aha, tak się nazywa twórca. Twórca. Nie wiem, jak się czyta Zero czy Zero. Nie wiem, jak to się czyta. Naprawdę. Jeżeli oglądasz, to napisz, bo naprawdę nie wiem, jak się tego czyta. Co tutaj mamy? Cześć. No cześć. Dobra, zaczynamy mapę. Okej, łatwy. To jest... też noob. Okej. Chyba poziom noob. Naprawdę poziom noobowski. Serio? A to się da skrócić. Nie wiem, czy... A, ty, bariera jest. Dobra. Autojumpa wyłączę. A jednak przemyślałeś to. Bo wiecie, nawet jeżeli by się dało skrócić, ja bym tego nie skrócił, nie? Dobra, już pierwszy fail. I myślę, że nie ma co spawn pointów. Jak tego nie przejdziesz, to jesteś noob. Nie, po prostu... Jasko... Kurna, 4 kratki nie ogarnę. Dobra, ja się muszę skupić, nie? Bo to są parkury przecież. Niby takie proste na jedną kratkę. O, proszę, komendy tutaj zastosowane, deszcz się nie włącza. Dobra, może być. Okej, tu jest ten trudniejszy skok, którego da się oczywiście przejść. Jak ja to zrobiłem? Tak, nie przeszedłem, no, ale przejdę. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, że na jedną kratkę zrąbałem. Pyk. No patrzcie, no dobra, cicho. Ja będę lam na poziomie noob, tak to jestem ja w końcu, nie? Ten parkour wygląda na dosyć prosty, więc myślę, że rage'ów jako tako nie będzie. Okej. Okej. I tutaj. Dobra, nice. Normalny. Wodzę, ułatwienie. Ale ja nie chcę ułatwienia. Ja chcę to przejść normalnie. To jest normal, panie. Ja jestem ciekawy, jak będzie hard wyglądał. Już nie takie parkury przechodziłem. Mogą powiedzieć moi widzowie z innych filmów. Podwójna 180 na przykład. Którą w końcu przeszedłem, bez chipów. Ale te skoki, co jak co, ale... Nie należą do najłatwiejszych, muszę przyznać. To są na 4 kratki, jak to wygląda. To jest 3 i jedna w górę. Tak samo jakby były 4. To wygląda. Ok. Spacio! Ja wiem, że mogę kontrola używać, ale ja
wolę dwa razy W na parkourach, bo tak się już przyzwyczaiłem, nie chcę zmieniać przyzwyczajeń. Okej. Okay. Aha, tutaj mam skoczyć, dobra. A, to załóżmy, że tutaj dotarłem, czyli takiego spawn pointa będę miał, wtedy mogę skoczyć, bo tutaj mnie wtedy pojawiło. A tu miał easy. No tutaj teraz, no fajnie. Dobra. Tu już się trzymają trudne skoki. Dobra. O, tutaj spadłem. Dobra. 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 I ostatni, który wygląda na bardzo trudny. I też taki jest. Dobra, się sobie ułatwimy. On raczej jest możliwy. Tak autor pisze, że jest możliwy, on wiedział, że mapa była testowana chociaż. Okej. Okay. Na szczęście nie spadłem na sam dół. Tych pierwszych nie musiałem robić. Dobra. Ja się musiałem rozgrzać, bo ja do parkourów się muszę rozgrzać zawsze. Nagrywa się? Nagrywa. Ja się bałem, że się nie nagrywa. Ajajajajaj. Ten skok jest trudny. To dosyć trudny. Te inne mi wychodzą, ale ten jest naprawdę trudny. Ten nawet ani double jump, ani nie zrobić, ani nic. To trzeba od razu z jednej kratki się wybić, to nie jest dobre w sumie. No i fajnie, że tą komendę zastosowałem. Tak to by mi się ciągle komunikaty na czacie pojawiały, że zostałem przeteleportowany. Tak to żadnego syfu na czacie nie ma. To taki tip na przyszłość, nie? Po prostu przy tworzeniu map kolejnych. Skopię. Dziwi. Dobra, nie jest najgorzej. Chociaż mogło być lepiej. Ja. No dobrze, że jest to ułatwienie. Ciekawe, jak będzie hard wyglądał. Niby mapka krótka, bo trzy poziomy, ale już na normalnym, ten ostatni skok jest trudny. A raczej jest możliwy, bo już takie widziałem i takie robiłem, nawet gorsze czasami. Na przykład z płotka takie coś tam zrobiłem, pamiętam. Chyba nawet nie nagrywałem, jak sam grałem for fun mapkę. Teraz będę tutaj lamił. No serio? Dobra. Dobra. Teraz jak to wykminić? No ja tego skoku nie mogę zrobić, no. No, albo też najczęściej na tym lamie. No nie! Co za zło? Jakie zło totalne. Jak jest szybciej tego użyć? Jest! Brawo! No, trudny. O nie! Są takie skoki. Ułatwienia, gdzie to mnie pojawi? Aha, tutaj. Dobra, ja nie chcę od razu tego używać. Żeby nie było, że oszukuję. Dobra. Takie skoki już robiłem nieraz, ale one nie są jakieś łatwe. Są wręcz bardzo trudne, dlatego ja tutaj będę...
I od początku. Dobra. Ja tego tak wyczuć średnio umiem. Taki skok. Dobra, tutaj nie ma sufitu. Tutaj muszę uważać mimo wszystko. Tak. Tak. I teraz taki skok. O nie. A gdzie mnie łatwiej nie da? Aha, łatwiej mnie dało tutaj, dobra. Spoko. Oj. Dobra. Dobra. A skrócę, bo dobra, nie będę taki zły. Nie będę taki zły. Przejdę to tak, jak się powinno przejść. Nie będę taki zły. Nie! O nie, tutaj. Kurde! Ale widzicie, ułatwienia używam, jak spadnę na sam dół. Dobra. Dobra. Mamy to. Świetnie. Dzięki za zagranie na mojej mapie. Pozdro. No, powiem wam szczerze, ten trudny był łatwiejszy niż normalny, jak dla mnie. Bo takie z sufitami, jeśli chciałabyś... O, nawet to jest chowane, że leżał tego typu nagrało. Kolejną mapę to daj diaksa. 5 diaksów, to się druga część. Ok. Dlatego ja wam dam link do tej mapy. Tak, dam wam link. Diaksa też sam zostawię. Napiszę komentarz jakiś tam. Nie wiem, czy to teraz zrobimy. Myślę, że nie, bo nawet nie mam teraz włączonego tego Firefoxa. Nie. Ale zostawię diaksa, zostawię tam komentarz. Dam link do tej mapki, do opisu oczywiście. Także no. Tyle ode mnie. Trzymajcie się i cześć. Mapka naprawdę fajna.